zdołali się zakwalifikować do wczorajszego, sobotniego konkursu. W 2019 roku medalista Mistrzostw Świata Juniorów. Był trzeci wtedy, kiedy wygrał Markęg. Notabene właśnie medaliści Mistrzostw Świata Juniorów w piątek nie zdołali się zakwalifikować do sobotniego konkursu. To też był krótki skok Siergija Tkaczenki. Najwyższe miejsce w jego karierze w zawodach Pucharu Świata to 24 z Engelbergu z 2019 roku, a teraz zaledwie 94 metry, a więc najkrótszy z dotąd oddanych skoków. No tak, bo w piątek odpadli Insam, który był wicemistrzem świata juniorów, Markęg, mistrz świata juniorów, no i właśnie Tkaczenko, brązowy medalista. Piąty, no najkrótszy skok jest na końcu stawki.